Wiele osób sądzi, że na całym świecie opuszczonych miast jest prawie w ogóle. Jednak jest to błędny tok myślenia. Nawet w naszej rodzimej Polsce jest parę opuszczonych miast. Jeżeli spodoba się wam taki typ odcinków, to zostawcie kciuka w górę, a po wbiciu 1001 łapki kolejny film trafi lada moment. Standardowo, aby mocniej podbić zasięgi filmu, napiszcie w komentarzu pierogi albo pierożek, a w zamian przypnę wam serce. Nie będę bezsensownie przedłużał filmu, więc zapraszam na odcinek. Krzyszkowice, miasto położone w województwie lubuskim. Osada uzyskała prawa miejskie w 1659 roku. W połowie lat 30. XX wieku powstał nieopodal kombinat zbrojeniowy Dag Alfred Nobel, wchodzący w skład koncernu IG Farben, a pozostawił on po sobie wiele placówek pracy albo gospodarstw. Całe miasto podczas II wojny światowej było pod wielkim zainteresowaniem nazistów, ponieważ uformowanie terenu sprzyjało do tworzenia bunkrów, jak i zarazem niedaleka wytwórnia broni miała wielkie znaczenie odnośnie całego terenu. Nieopodal miasteczka istniała filia niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Gdy panowali naziści, miasto nosiło nazwę Christianstadt, czyli po imieniu założyciela Christiana von Promintza. Stronże. Mogliście o tym mieście nieraz słyszeć. Została nazywana miastem widmo przez okolicznych przechodniów. Istnienie całej aglomeracji sięga 1305 roku, kiedy to wchodziło ona w skład dóbr kliszkowskich. Kto wie, ten wie, o co chodzi. W XIX wieku całe miasto spłonęło. Jednak parę lat później, po spopieleniu, zaczęła się wielka odbudowa osady dla niemieckiej armii. Po zakończeniu II wojny światowej okoliczne, rozległe obszary leśne nadal służyły wojsku za poligon. Miejscowość weszła jednak w granice administracji radzieckiej. Funkcjonowało ono na zasadach administracji ZSRR do 1992 roku. Polacy nie mieli do niej wstępu. Dopiero od 1994 roku Pstrąże funkcjonuje na zasadach polskiej administracji. Nadal graniczy z terenem wojskowym oraz poligonem czołgowym. Osiedle jest jednak opuszczone i popada w coraz większą ruinę. Teraz dosłownie zabiorę wam kilka sekund. Nigdy nie robiłem takich wstawek w środku filmu, jednak czas spróbować. Prosiłbym was o dołączenie do grupy Bloomy Squad na Facebooku, ponieważ jak już kiedyś mówiłem, nasza grupa jest malutka, a chciałbym z niej stworzyć wielką rodzinę. Więc ja nie przedłużam, jak możecie, to dołączyć. Miedzianka. Historia tego miasta jest bardzo interesująca. Pierwsze kroki na tych ziemiach były już w 1156 roku podczas Wielkiej Bitwy o Żelazo. Jednak w trakcie II wojny światowej, jak i przed nią, cała wioska należała do Prus i było to dobre miejsce dla niemieckiej ludności do wypoczynku. Gdy wojna się zakończyła, ludność niemiecką deportowano do ich ojczystego kraju, a w 1945 roku miejscowość weszła w skład Polski i otrzymała obecną nazwę. Dopiero po roku 1945 złożami uranu w okolicy miejscowości zaczęła interesować się Czerwona Armia, a w latach 1945-1954 w miejscowej kopalni ukrytej pod kryptonimem Zakłady Przemysłowe R1 wydobyto 600 ton rud uranu, w całości odesłanej do Związku Radzieckiego. Płomino, czyli kolejne miasto widmo na naszej liście. Miejscowość powstała w latach 30. XX wieku i stacjonowały tam niemieckie oddziały służby pracy, a później zorganizowano obóz jeniecki. W listopadzie 1939 roku w Stalagu znajdowało się 6 tysięcy polskich jeńców wojennych oraz ponad 2 tysiące cywilów aresztowanych na terenie całej Polski. Po wojnie od 1950 roku aż do 1992 tereny były zajmowane przez bazę Armii Radzieckiej i podlegały jej administracji. Swego czasu była nawet możliwość wykupienia Płomina za sumę 2 milionów złotych, co na tamte czasy była ogromną kwotą. 2008 rok rozpoczął wyjazd ludności, a zarazem rozbiórkę całego miasta. Jednak co jak co, ale zostały 4 budynki, więc urbex byłby fajny. Więc jak widać, w Polsce opuszczonych miast jest garstka, lecz jednak jest. Jeżeli materiał spodobał się wam, to zostawcie kciuka w górę, a jeżeli chcecie dostać ode mnie serduszko, to napiszcie w komentarzu pierogi albo pierożek. Więc to by było na tyle, trzymajcie się, cześć!